Witamy wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Nauczycielka Pierwsza Klasa, a także akcji Czytam Sobie. Ja nazywam się Daria Żukowska, jestem koordynatorką jednego z wspomnianych programów, czyli Nauczycielki Pierwsza Klasa, a dzisiaj wcielę się w rolę moderatora i będę opiekowała się Państwem podczas tego spotkania. Teraz jeszcze jestem widoczna, za chwilę będę w tle, ale ciągle dostępna, także będę reagowała. Czytam Tobie, czytam sobie, to temat naszego spotkania, którego prowadzącą będzie Pani Jolanta Okuniewska. Zanim zostawię Państwa już z prowadzącą, wspomnę o kilku kwestiach technicznych. Po naszej prawej stronie pokoju znajduje się okienko czat. Mogą Państwo tam zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej bądź zgłaszać problemy techniczne. Jak wspomniałam, ja będę w tle i jeżeli tylko będę mogła pomóc, to będę się do Państwa już indywidualnie odzywała i postaramy się z wszelkimi wątpliwościami sobie poradzić. Widzę, że Państwo piszą już na tym czacie. Oznacza to, że mnie widać i słychać. Panią Jolantę na razie widać, ale też mam nadzieję, że wszystko będzie ok z dźwiękiem. Nie zabieram już więcej czasu. Życzę owocnego spotkania. Ja znikam i zostawiam Państwa z Panią Jolantą. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, widzę, że frekwencja jest spora. Wieczór w mojej szkole po zebraniach z rodzicami, więc prosiłam rodziców moich uczniów, żeby byli na tyle wyrozumiali i za 10:06 skończyli zebranie ze mną. Natomiast będę dostępna jutro i pojutrze na takie indywidualne spotkania i rozmowy po lekcjach. Także jestem bezpośrednio po pracy. W domu byłam tylko moment. Natomiast bardzo się cieszę, że jestem z Państwem dzisiaj wieczorem. Dziękuję za to spotkanie i dziękuję za wszystkim uczestnikom za chęci spotkania ze mną. Temat jest przepiękny. Uwielbiam czytanie, uwielbiam czytać, więc tym bardziej mi miło, że zaproponowano mi poprowadzenie takiego webinarium na temat czytania. Dzisiaj będę mówić o czytaniu i o tym, w jaki sposób zachęcić dzieci młodsze do czytania. Jak sprawić, żeby czytanie pokochały. Będę opowiadać o tym, co robię z dziećmi, ale również będę opowiadać o tym, jakie narzędzia wykorzystuję do tego celu i w jaki sposób z uczniami te narzędzia wykorzystuję. Jakie to są te narzędzia? Cała seria Czytam sobie, bo o tym też będę Państwu opowiadać i z tym będzie się wiązać konkurs, który zaproponuję na końcu naszego spotkania. Ta seria polega na tym, żeby dzieci czytały sobie książki, żeby opanowały czytanie, umiejętność czytania na takim poziomie, żeby to czytanie sobie sprawiało im radość. Kiedy przygotowywałam się do tego webinarium i rozmawiałam z osobą prowadzącą i taką, która była moim mentorem również podczas pracy nad prezentacją, że chciałabym trochę przewrotny tytuł nadać tej prezentacji i temu naszemu spotkaniu dzisiejszemu. Czytam Tobie, myślnik, czytam sobie, bo tak naprawdę skąd się weźmie to czytanie sobie, zanim będzie czytanie Tobie. Czyli my wszyscy, myślę, od dzieciństwa wiemy, że nam ktoś na początku zaczął czytać i sprawił, że czytanie pokochaliśmy. Nauczyciele, którzy kochają czytanie, i rodzice, którzy kochają czytanie, to jest najwłaściwsza droga do tego, żeby wskazać dzieciom, uczniom taki tor, żeby to czytanie pokochały. Czytam Tobie, czyli czytam sobie. Najpierw będzie to czytanie Tobie, czyli nam ktoś wcześniej czytał, a później my będziemy czytać sobie. Będziemy mieć radość z tego czytania. W związku z tym, że spotykam się z nauczycielami, to odkurzyłam kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na ten rok 2018-2019. Tu widzę, mi cyferki znikły, ale w prezentacji się pojawią już właściwe. To czytanie jest związane, zobaczcie, aż z trzema celami. Setna rocznica odzyskania niepodległości, wychowanie do wartości, kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Mamy bardzo dużo książek, które wychowują do wartości, nie tylko do wartości patriotycznych, chociaż w tym zapisie rozmawiamy o kształtowaniu postaw patriotycznych uczniów.
ale dzięki czytaniu i zapoznawaniu dzieci z różnoraką literaturą, my tak naprawdę wychowujemy do różnych wartości. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. My możemy to robić poprzez czytanie i dzięki czytaniu, jak najbardziej. Kreatywność i innowacyjność uczniów, samodzielność w pisaniu, w tworzeniu tekstu, samodzielność w doborze lektury, innowacyjność poprzez pomysły, na przykład wymyślanie scenariuszy, jakiejś dramy po przeczytaniu książeczek. Możemy to dzięki czytaniu osiągnąć, te kierunki realizacji polityki oświatowej możemy realizować. No i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. Już samo to, że my się spotykamy w sieci, to jest rozwijanie kompetencji cyfrowych właśnie nauczycieli, a dzięki temu, że realizujemy różne projekty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, to będzie to rozwijanie kompetencji cyfrowych naszych uczniów. Ja też będę podczas tej prezentacji opowiadać Państwu o tym, jakie narzędzia mi służą do tego, żeby jakby jeszcze podsycać dodatkowo, zaciekawiać dzieci czytaniem, ale też utrwalać to, czego dzieci się nauczą poprzez czytanie, czy czytanie elektroniczne, czy czytanie takich tradycyjnych książek. Zdecydowanie czytanie tradycyjnych książek cenię sobie bardziej. Piękny to jest cytat. Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Powiedziała to Wisława Szymborska. I ja chciałabym, żeby czytanie nie wiązało się z takim żmudnym ćwiczeniem i nauką czytania w domu od pierwszego paragrafu do paragrafu trzeciego, albo nie daj Boże, całej czytanki dwustronicowej, a żeby się wiązało z zabawą, z przyjemnością. Zabawa to jest przyjemność. Może samo czytanie nie będzie zabawą, taką stricte zabawą, że będzie dużo ruchu, chociaż też tak można się bawić w czytanie, ale żeby czytanie było rodzajem zabawy, przyjemności spędzania wolnego czasu. Mnie się to udaje, mam tę satysfakcję, że moi uczniowie chętnie czytają, może dlatego, że nie ma przymusu czytania, że czytam im dużo w klasie, dobieram książki, które wiem, że będą interesować dzieci, bo rozpoznaję ich potrzeby, ale też takie książki, które sprawią przyjemność mi. Często jest tak, że odkurzam książki ze swojego dzieciństwa. Pamiętam, jak czytała mi te książki moja mama. W tej chwili to już jest taki, bardzo dużo tych starych książek zostało jakby odkurzonych, odnowionych i w nowych wydaniach albo w wydaniach troszkę starszych są obecne w bibliotekach. Też zachęcam do właśnie takiego wykorzystywania tych książek. Czytam tobie, czytam sobie. Tobie to znaczy, że najpierw nam, bo my potem będziemy wprowadzać naszych uczniów i nasze dzieci w czytanie. Najpierw nam czytali rodzice, być może starsze rodzeństwo, pewnie dziadkowie, bo mieli więcej wolnego czasu, chęci. I później czytam sobie sama, tak? Czytałam sobie. Natomiast gdy odwrócimy to, czytam tobie, czytam sobie, to tutaj będzie też, że są rodzice, jest rodzeństwo, są dziadkowie, jestem ja i ja mogę czytać rodzicom, mieć z tego wielką frajdę, kiedy jestem na początkowym etapie opanowywania tej umiejętności, to jest to wielka radość, kiedy mogę przeczytać rodzicom. Studiu czytania, jakie organizuję w klasie, albo nagrywać to, co czytam. Ja mam, proszę Państwa, jeszcze taką pamiątkową książkę, którą jako pierwszą głośno przeczytała moja córka, kiedy miała 5 lat, przeczytała Calineczkę. Tę książkę dostała od mojej przyjaciółki i na tej książce zapisaliśmy datę, kiedy książka została przeczytana. I na pamiątkę ta książka jest w naszym księgozbiorze na stałe. To jest, myślę, taka wspaniała pamiątka, pokazująca, że dziecko opanowało konkretną umiejętność, bardzo ważną w życiu, bardzo przydatną, bardzo piękną. Ja czytaniem interesuję się dosyć długo już i też interesowałam się, przygotowując ten webinar, w jaki sposób i jak czytają Polacy. Biblioteka Narodowa prowadzi takie badania od 1992 roku. Te badania są prowadzone tak mniej więcej co 2 lata. Ja znalazłam te badania z
2000, zobaczcie, 17 roku, jakby ten 2019 rok jeszcze się rozpoczął, więc te badania powinny wiosną się rozpocząć. Grupa reprezentatywna osób to jest 3000 powyżej 15 roku życia, również grupa nauczycieli jest badana. W drugiej połowie listopada takie badania się odbywają i kwestionariusz zawiera 50 pytań. Jest to bardzo ciekawe. Nie będę przytaczać wszystkich tych wyników badań i wszystkich slajdów właśnie, które w tym badaniu jakby występują. Natomiast zerknijcie sobie, bo to jest dosyć ciekawe, w jaki sposób i ile procent tak osób jest, które czytają co najmniej jedną książkę rocznie. Co zasmucające, to czytelnictwo nam bardzo spada. I o ile w 2004 roku to było bardzo dużo ludzi, to teraz jest coraz mniej. I ja bym powiedziała, że doszukujemy się oczywiście przyczyn. To się utrzymuje wciąż na tym samym poziomie, zobaczcie, od 2015 roku. Doszukujemy się przyczyn po prostu, jak czytam różne artykuły, opracowania w cyfryzacji. Czyli szybciej przeczytamy coś elektronicznie niż jedną książkę rocznie. Czy więcej tych książek takich papierowych, wersji papierowej. No pewnie dzieci tę statystykę by podnosiły, bo w szkole czytamy troszkę więcej nawet tych lektur. Na zdjęciu widać moje uczennice, które czytają wybrane przez siebie książki w kąciku czytania, który sobie przygotowaliśmy. To jest również ciekawe, skąd pochodziły książki, które czytaliśmy w latach 2014-2017. Najczęściej no, były to zakupy, pożyczaliśmy też książki od znajomego. Mieliśmy też księgozbiór domowy, ale zobaczcie, ten księgozbiór domowy no, troszeczkę spadł nam, tak? Dużo książek kupujemy, tutaj widać, no a księgozbiór domowy jakby no, troszeczkę mniej. Są też również książki pobierane legalnie z internetu. Ja się przyznam, że ja czytam książki w postaci e-booku. Więc nie gromadzę już tych książek, audiobooki. Za audiobookami nie przepadam. Tutaj czytam, że dzisiaj rodzice zachęcają dzieci do słuchania audiobooków. W podróży jak najbardziej. Myślę, że to jest fajne. Natomiast żeby przeczytać lekturę, to myślę, że audiobook nie będzie tutaj tej roli swojej spełniał. Jeżeli uczniowie starsi zwłaszcza czytają, muszą się skupić na wielu szczegółach, muszą umieć znaleźć informacje na konkretnej stronie. Audiobook w tym na pewno nie pomoże, ale audiobook może pomóc w pokochaniu czytania, bo jest to czytanie wzorcowe. Czytanie przygotowane przez artystów, więc o wielkich walorach artystycznych, aktorskich. I ja myślę, że też na początku tej przygody z czytaniem jak najbardziej. Ja nie przepadam za audiobookami. Miałam taki epizod krótki, że nie mogłam czytać. Miałam chore oko i audiobookami się wspomagałam, bo nawet czasu miałam więcej na takie swoje przyjemności, ale zdecydowanie wolę kontakt z książką, tymczasem z audiobookami. Absolutnie mi nie po drodze. Stare prawdy, proszę Państwa, to wszyscy znamy. Książka uczy, bawi, wychowuje. To na plakatach różnych, zwłaszcza w maju, kiedy były Międzynarodowe Dni Książki i Prasy, pojawiały się takie napisy. My dobrze wiemy, że książka uczy. Z pewnością książka wychowuje. Jeżeli potrafimy dobrać właściwie tytuł książki, którą będziemy opracowywać w klasie, ja bardzo bym chciała, żeby również książka bawiła i też jest coraz więcej takich pozycji. O dziwo, te książki, które bawią, są jakieś szczególnie zabawne i żartobliwe, one się pośród lektur nie znajdują. A ja bardzo zachęcam do wykorzystywania również tych książek, chociażby w takim momencie, kiedy uczniowie samodzielnie przygotują recenzję książki, którą zaprezentują, bo wtedy pewnie tych książek, które bawią, będzie więcej. Szkoła niszczy radość czytania. Zdarza się to, proszę Państwa, począwszy od źle zorganizowanej biblioteki, od nauczyciela bibliotekarza, który nie potrafi zarazić dzieci czytaniem i radością z czytania, poprzez miejsce w bibliotece, gdzie dzieci nie mogą znaleźć wsparcia i pomocy w wyborze książki,
poprzez osobę bibliotekarza, który zniechęca dzieci w ogóle do odwiedzania szkolnej biblioteki, tak się też zdarza, do tego, że nauczyciel wymaga czytania od razu poprawnego, nie zostawia dzieciom czasu na opanowanie czytania, a organizuje żmudne lekcje czytania, takiego technicznego czytania, co jest dla dzieci też nudne. Każde dziecko, dobrze wiecie, że jest na innym etapie opanowania konkretnej umiejętności. Przez 3 lata nauki szkolnej dzieci tak naprawdę mają czas na to, żeby opanować umiejętność czytania na takim poziomie, które umożliwi im pracę swobodną w klasie 4. Fajnie, jak w klasie 2 już potrafią czytać swobodnie, płynnie i ze zrozumieniem, bo wtedy jest dużo łatwiej nam pracować i mamy do dyspozycji coraz więcej ciekawych książek, które możemy potem dzieciom zaproponować. Ale od czegoś trzeba zacząć. Zacząć najczęściej trzeba od takich podstawowych książek. Poznać preferencje dzieci, pozwalać im czytać to, co lubią i o tym opowiadać. I wyrażać swoją radość, autentyczną radość z tego, że dzieci mają chęć czytać choćby komiksy i o tych komiksach potem opowiadają w klasie. Kolejna prawda, czytelnicy wychowują czytelników. Tak, to prawda. To prawda, czytelnicy wychowują czytelników. Rodzice, którzy czytają, to jest poparte też badaniami. Rodzice, którzy czytają w domu książki i dzieci obserwują rodziców czytających, to dzieci same chętniej czytają, sięgają po książki. Od pierwszych lat życia trzeba czytać dzieciom, trzeba dzieci zapoznawać z melodią języka, z trudnymi wyrazami, z rymowankami. To jest najpiękniejsza zabawa, jeszcze raz powtórzę, najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. W związku z tym, że my o tym wiemy, że czytelnicy wychowują czytelników, a nie zawsze jest tak, że w domu dorośli czytelnicy wychowują małych czytelników, my nauczyciele odgrywamy tutaj potężną rolę, duża rola szkoły i nauczyciela. Znowu zacznę od biblioteki, od tego zaczarowanego miejsca, do którego powinniśmy dzieci prowadzać i tam się powinny odbywać pierwsze lekcje związane z czytaniem, z bogatym księgozbiorem, z pięknymi zajęciami dodatkowymi dla uczniów, z jakimś kołem bibliotekarskim, gdzie uczniowie przychodzą, przygotowują zajęcia dla swoich kolegów, koleżanek i ogromna rola nauczyciela w klasie. W klasach młodszych powinniśmy znaleźć czas, żeby z dziećmi czytać w klasie, żeby czytać książki, które przynoszą. Ja miałam kiedyś taką klasę, gdzie dzieci przynosiły książki, były proponowane przez dzieci książki, czytaliśmy te książki w klasie. Zdarza się też tak, że po prostu kupuję książki sama, pojawiają się coraz nowe tytuły ciekawe w internecie, mogę przeczytać recenzję i jeżeli mi się spodoba jakaś książka, to od tej książki zaczynam czytanie. Czytam dzieciom książki w odcinkach, można tak powiedzieć. Nie jest to czytanie codzienne, bo nie zawsze mam taką możliwość, ale w pierwszej klasie starałam się to robić codziennie. To bardzo bogaci słownik dzieci i to jest taki stały punkt dnia, rytuał. Też chwila na wytchnienie, chwila wypoczynku, a zwłaszcza dzieci w klasie pierwszej potrzebują tego wytchnienia i tego wypoczynku. To jest też dobry przykład zarówno w domu, jak i w szkole. Jakie korzyści z czytania mamy, proszę Państwa? No to my dobrze wiemy, dorośli, tak, jakie te korzyści są. Dla nas, nam, jak czytanie sprawia wielką radość, wielką frajdę. Pamiętują je bardzo często, zdarza się, że nawet w takich śmiesznych kontekstach ich używają, ale to też jest na plus. Książka to jest też odpoczynek, to jest relaks, to jest zdobywanie wiedzy, umiejętności, jakichś kompetencji też. To są emocje, to są przeżycia, są książki, nad którymi płaczemy, są książki, gdzie się bawimy, jest to bardzo dużo uczuć. To są właśnie wartości, nie powinniśmy o tym zapominać. Książka uczy również koncentracji, skupienia się na czytaniu. Także warto do książek sięgać, choćby właśnie z tego powodu. Jeżeli miałabym tutaj podsumować i takich kilka refleksji wysnuć, to na pewno chciałam powiedzieć, że nauczyciel w szkole powinien stwarzać okazję do czytania,
stwarzać okazję do tego, żeby dzieci mogły prezentować książki, które pokochały albo które otrzymały w prezencie, których jeszcze nie czytały, ale na przykład chcą zaprezentować kolegom, koleżankom. Warto poświęcić czas i odłożyć jakieś ćwiczenia ortograficzne, żmudne czy tabliczkę mnożenia wtedy, kiedy dzieci przynoszą do szkoły książkę i mają chęć coś na ten temat opowiedzieć. Albo umówić się z dziećmi, że mamy dzień taki, dzień czytelnika na przykład, gdzie pozwalamy dzieciom o książkach opowiadać i książki prezentować. Ja wykorzystuję takie okazje podczas realizacji projektów. Będę opowiadać za moment o tych projektach. Należy wykorzystywać również sytuacje życiowe, czyli jakie, że przynosimy książeczki do szkoły, które otrzymaliśmy w prezencie. Albo na przykład byliśmy na zakupach, kupiliśmy książeczkę, ile ta książeczka kosztowała, można również do zadań matematycznych wykorzystać. Jest to sytuacja jak najbardziej życiowa. Albo ja dostałam książkę i przynoszę dzieciom, pokazuję, że dostałam książkę, słuchajcie, się bardzo cieszę, będziemy mogli ją przeczytać, ale najpierw przeczyta ją na przykład Franek i nam powie, czy warto tę książkę przeczytać, ale czekamy w kolejce na tę książkę. Każdą taką sytuację, dziecko otrzyma w prezencie jakąkolwiek książkę, a rozumiem, że otrzymują dzieci często książki w prezencie, bo też z rodzicami o tym rozmawiam, i przynoszą do szkoły, to należy. Żeby to czytanie dzieci pokochały, żeby to czytanie miało sens, żeby to czytanie było obecne cały czas w życiu naszej klasy, musimy pozwolić dzieciom na tworzenie własnych treści. Czytanie to jest nie tylko czytanie książek, które zostały wydrukowane, zakupione czy wypożyczone z biblioteki szkolnej, to są również książki, które tworzą dzieci, czy w postaci komiksów, czy jakieś książeczki ilustrowane, czy w postaci labbooków. Też pokażę zdjęcia, w jaki sposób można pracować choćby z wymyślanymi treściami, albo jak można wykorzystać labbooki po przeczytaniu jakiejś książki. My tworzyliśmy w jednym projekcie, tworzyliśmy wspólną książkę z uczniami z Warszawy. Pracowaliśmy online. Moi uczniowie tworzyli jedną kartę książki, uczniowie z Warszawy tworzyli kolejną. Ta książka została wydrukowana w drukarni w takiej ilości egzemplarzy, żeby każdy uczeń otrzymał swoją własną książkę. To było nasze wspólne dzieło. Dzieci bardzo chętnie czytały, nawet znając treść tej książki, chętnie usiadły na dywanie i jeszcze raz przeczytały ją. Także książki mogą tworzyć również dzieci, można stworzyć biblioteczkę też taką. Spotykamy się czasami w internecie, ja widziałam już wielokrotnie, i też w pierwszej klasie dzieci, które już potrafią pisać, najczęściej drukowane litery, samodzielnie tworzą książki. Tam jest masa błędów. Jakbyśmy wzięli do ręki taką książkę, to tam są i ubezwłęcznienia, i jakieś ogonki, i laseczki, i z kreską. I tak naprawdę nie ma to najmniejszego znaczenia w tej chwili, w momencie tworzenia. Nie chciałabym nawet poprawiać tych książek dzieciom, natomiast z wielką radością czytam taką książeczkę. Jest to podkreślenie kreatywności, swobody dziecięcej i no, nic bardziej mnie nie cieszy niż to, że dziecko samo jest twórcą. Oprócz tego, że jest też czytelnikiem i proponuje jako autor z kolei do przeczytania tę książkę swoim koleżankom i kolegom. Taką refleksją jest również korzystać z różnych narzędzi i źródeł. To znaczy nie ograniczaj się tylko do książek, które są w szkolnej bibliotece albo książek, które przynoszą uczniowie, ale wychodź do biblioteki miejskiej. Szukaj książek w internecie, korzystaj również z książek, które są w PDF-ie i są też ogólnodostępne. Możemy czytać takie książki wspólnie na dużym ekranie. To też jest wspierające w procesie nauczania czytania i w momencie, na takim pierwszym etapie, kiedy chcemy, żeby uczniowie czytanie pokochali. Zdecydowanie pozwalaj na podejmowanie inicjatyw przez dzieci. Warto zapytać, co dzieci chciałyby posłuchać, jaką książkę chciałyby, żeby została przeczytana w klasie na początek, zanim zaczną czytać samodzielnie. Jeżeli są dzieci, które czytają pięknie, one mogą czytać książkę swoim kolegom, koleżankom. To też jest moment na to, żeby pokazać. Jestem na innym etapie, cieszę się, że mogę wam poczytać. Będziecie czytać niedługo, jak będziecie czytać, kochać, pokochacie czytanie, będziecie czytać tak samo dobrze jak kolega, koleżanka. To pozwalanie na podejmowanie inicjatyw przez dzieci to jest również
pozwolenie dzieciom na zdecydowanie i na wybór książki do czytania spośród kilku. Nie przynoszę. Jedna, moment sprawstwa. Dzieci się poczuły ważne w tym momencie, że zechciałam się z nimi podzielić takim i pomysłem, ale też zależy mi na ich zdaniu. Opieraj działania na emocjach. Wszystkie działania tak naprawdę, nie tylko działania związane z czytaniem i z działaniami, które pozwolą nam sprawić, by dzieci czytanie pokochały, powinny się opierać na emocjach. Zwłaszcza emocje pozytywne mają wpływ na to, w jaki sposób uczy się mózg i czy mózg będzie właściwie pracował, będzie otwarty na to, co proponujemy. Te emocje pozytywne są niezwykle potrzebne, a podczas czytania, zwłaszcza takich książek, które są o wartościach, o uczuciach, to jest niezwykle ważne i to jest właśnie dobry moment, żeby skupić się też na tych celach wychowawczych. Coś wspaniałego. Tutaj widzę, że dzieci z klasy miały za zadanie przeczytanie jednej bajki Andersena, napisały swoje wrażenia po przeczytaniu oraz morał. Bardzo fajne wrażenia, złożyliśmy w jedną księgę wrażeń i powiesiliśmy w klasie. Świetny pomysł. Każdy może zajrzeć i przeczytać. Dzieci są zarówno autorami, jak są też czytelnikami, tak? Bo ta książeczka, księga wrażeń, która jest w klasie, jest ogólnodostępna. Bardzo świetny pomysł, można wykorzystać w różnych momentach przygody z czytaniem. Organizuj konkursy czytelnicze i plastyczne. Plastyczne związane oczywiście z czytaniem, a konkursy czytelnicze to nie te, kto najpiękniej przeczyta, tylko kto najpiękniej opowie albo kto najpiękniej przygotuje jakiś fragment. I te konkursy czytelnicze powinny się opierać nie zawsze o lekturę taką, którą opracowujemy. Powinniśmy też pozwolić dzieciom wybrać fragment z książki, którą pokochały, polubiły albo chciałyby zaprezentować. Te konkursy czytelnicze nie powinny być, według mnie, z przyznawaniem miejsc, że ktoś zrobił coś piękniej, bo każdy jest na innym etapie. Cały czas będę powtarzać, każdy uczeń jest na innym etapie opanowywania umiejętności. Więc te konkursy czytelnicze nie z przyznawaniem miejsc, tylko z docenieniem każdego dziecka, które się przygotuje, z podkreśleniem jego mocnych stron i z okazaniem wielkiej radości z tego, że dziecko chciało pójść za naszym pomysłem i do takiego konkursu się przygotować. Włącz do pomocy rodziców, jak najbardziej. W mojej klasie wyposażyli naszą klasową biblioteczkę rodzice, przynosząc książki, które już nie są czytane przez starsze rodzeństwo. Kiedyś zrobiłam taką akcję na koniec klasy trzeciej. Poprosiłam rodziców z mojej klasy, którzy się już ze mną żegnali, żeby przynieśli książki, które już są jakby w kartonach gdzieś odłożone, nie będą wykorzystywane, nie będą potrzebne w domu dla młodszych kolegów, którzy do nas dopiero dojdą w klasie pierwszej. Pojawiło się sporo takich książek, nawet z takiej klasyki dziecięcej, ze starych wydań, ale bardzo zadbanych i one służyły nam przez wiele, wiele lat, więc jak najbardziej włączamy do pomocy rodziców. Ale ja chciałabym tutaj również powiedzieć o takiej pomocy rodziców, kiedy rodzice przychodzą czytać dzieciom. Ja mam w klasie teraz rodziców aktorów i poprosiłam o przeczytanie fragmentu książeczek na zajęciach przed lekcjami. Jeszcze to się odbyło przed zajęciami na pierwszej lekcji, kiedy mieliśmy w klasie pierwszej właśnie taki dzień, gdzie czytaliśmy sobie książki. I powiem szczerze, że dla mnie to była naprawdę wielka uczta móc słuchać, jak pięknie został tekst zinterpretowany o Wróbelku Elemelku i Kapelusz Pani Wrony. Tata czytał o Wróbelku Elemelku i Kapelusz Pani Wrony czytała mama jednego z uczniów. Coś wspaniałego, ale warto tutaj też poprosić innych rodziców. Wcale to nie muszą być rodzice, którzy są aktorami. To jest wielkie święto wtedy dla uczniów, że przychodzą goście i czytają fragmenty książki albo jakąś całą książeczkę krótką. Jest to wielka radość dla dzieci, że to właśnie ich rodzice zostali zaproszeni do klasy. Rodzice najczęściej chętnie się w takie działania włączają. Warto z rodzicami w tym zakresie współpracować. Warto im pokazywać, że nam zależy na tym, żeby dzieci pokochały czytanie i szukamy w nich wsparcia. Metodą storyline. Tak, zgadza się. Metodą storyline jak najbardziej. Akurat tutaj w tej naszej prezentacji na ten temat nie będę mówić, ale
warto się do tej metody odwoływać, sobie poszukać w internecie, jak to wygląda. Ja robiłam na moim blogu, którymś klasowym jest opisana ta metoda, przy baśni Brzydkie Kaczątko. Udało mi się też te metody zastosować. Unikaj tradycyjnych sprawdzianów z lektury. O, strasznie tego nie lubię i nie sprawdzam znajomości, jak dziecko zapamiętało te. Raczej staram się, żeby dzieci samodzielnie wysnuły refleksję, czy wszystko zapamiętały, czy dużo zapamiętały, bo tak naprawdę o co chodzi? Chodzi o to, żeby dzieci z lektury wysnuły te najważniejsze treści, żeby zrozumiały, o czym była ta lektura, a nie jaki kolor bluzki miał ktoś, gdy rozmawiał z kimś tam, prawda? A czasami zdarza się właśnie tak, że takie pytania padają podczas sprawdzianów z lektury. Być może w starszych klasach. Nigdy czegoś takiego nie robiłam, żadnych sprawdzianów z lektury. Nie wydaje mi się, żebym potrzebowała robić. Na podsumowanie często quiz jakiś, jak najbardziej, ale też bez ocen i bez oceniania. Bardziej ku refleksji, żeby uczniowie sami zdecydowali, że muszę uważniej czytać, bo pominąłem na przykład kilku bohaterów, którzy występowali. Nie pamiętałem, że tacy byli, a na przykład koleżanka o takich bohaterach wspominała. Inspiruj się i poszukuj. Nigdy nie jest tak, że mamy, i ja też nie twierdzę, że mam jeden sposób, jeden pomysł, i czy tylko najlepszy jest mój pomysł i mój sposób na pracę z książką. Bardzo dużo poszukuję, bardzo dużo czytam, bardzo dużo szperam po internecie, posiłkuję się różnymi czasopismami, staram się znaleźć jeszcze metody jakieś, nowe jakieś sposoby na to, żeby uczniowie pokochali czytanie, żeby w inny sposób jakąś lekturę opracować, żeby znaleźć nowy pomysł na coś, bo to też mi się nudzi, powiem szczerze. Jako już taki wieloletni nauczyciel, powiedziałam stary nauczyciel nawet, mam taką teczkę, segregator, w którym zbieram materiały do lektur, do książek, które czytam, ale prawda jest taka, że z tego kanonu lektur wybieram lektury, ale też opracowuję inne książki i pracujemy z innymi książkami, więc nie zawsze mam taką możliwość, żeby i chęć też, żeby pracować wciąż na tym samym. Inspiruję się również innymi nauczycielami, wierzcie mi. Fantastyczne materiały można znaleźć w sieci, na blogach nauczycielskich. W związku z tym, że nauczyciele o tym piszą, to się dzielą, czyli mnożą to dobro i warto z tego korzystać. Sama też z tego korzystam. No i takie słowo, które pojawia się bardzo często również w internecie się sprawdza, zdarza, przerabianie. Jaką teraz lekturę przerabiacie? No nie przerabiamy lektury, raczej lekturę omawiamy, bawimy się tą lekturą, bawimy się książką i ja bardzo często też nie nazywam książki, którą czytamy, lekturą, po prostu książką, którą opracowujemy, spotykamy się z książką, tak? To bardzo, bardzo ważne. Rozmawiałam już wcześniej i wspominałam, jak ważna jest szkolna biblioteka, która jest miejscem przyjaznym. Jak wyglądają klasowe biblioteczki? Tutaj zobaczcie, na moja klasowa biblioteczka, książki przechylone, ponieważ i prawie przewrócone, ponieważ dzieci co chwila wyciągają książki, mają na swoich stolikach. Wtedy, kiedy książki są na biurkach, na ławkach dzieci i dzieci skończą jakąś pracę podczas lekcji, to nie pytają, co mają dalej robić, tylko po prostu czytają. Zakładają słuchawki na uszy w taki sposób i zabierają się za czytanie. Mogą czytać komiksy, mogą równie dobrze rozwiązywać krzyżówkę. Na podłodze z kolei jest nasza biblioteczka najnowsza, książki wydawnictwa Egmont, czytam sobie. Dzieci poukładały poziomami, wypożyczały według swoich jakby chęci i preferencji, czy poziom pierwszy, poziom drugi, poziom trzeci. W ciągu jednych zajęć książki zostały przeczytane i później mieliśmy możliwość prezentowania tych książeczek na takim specjalnym krześle, które u mnie nazywa się krzesło Mam Głos. Na pewno ci z Państwa, którzy ze mną się wcześniej spotykali i podczas innych prezentacji mieli możliwość to krzesło obejrzeć.
To nie jest mój wymysł i to nie jest mój pomysł. Autorską informacjami, pewnie przeżyciami. Ja nazwałam to krzesło Mam Głos, poprosiłam, to jest zwykłe moje krzesło nauczycielskie, na którym rzadko siedzę, teraz na tym krześle właśnie siedzę tutaj z Wami. Poprosiłam koleżankę z Gdyni, żeby uszyła mi takie ubranko z resztek tkanin. Nieszczęśliwie się złożyło, że miała takie piękne tkaniny sowy i troszeczkę niebieskiego koloru. Uczniowie sami ubierają to krzesło. Dziecko, które siada na tym krześle, absolutnie zamienia się w kogoś innego. Powiem szczerze, że nawet dzieci, które niezbyt chętnie się wypowiadają albo niezbyt chętnie czytałyby komuś coś głośno, na tym krześle nabierają niesamowitej odwagi. I ja bardzo często wykorzystuję to krzesło, a zwłaszcza w klasie pierwszej. W klasie drugiej jak najbardziej, bo też czytamy. Czasami zdarza mi się, że siadam sama na tym krześle w ubranku i wtedy ja mam głos. I tylko ja wtedy mam głos. Zobaczcie, jak dzieci słuchają tutaj tego chłopca, który czyta jakiś fragment, jak są zaciekawione. Natomiast wyżej widać dziewczynkę, która czyta fragment opowiadania, które było w ćwiczeniach i w ćwiczeniu dokładnie wcześniej przygotowanym przeczytała sobie kilka razy i chętnie teraz dzieciom prezentuje to, co przygotowała. Ważne również jest do czytania w klasie, ważne również jest miejsce. Miejsce, takie zaczarowane miejsce. Na pierwszym obrazku widać jakieś takie tkaniny. Ja przyniosłam ze szkoły, do szkoły swoje różne zasłony z domu, które już nie wykorzystywałam. Poprosiłam pana konserwatora, żeby nam wwiercił haki ścianę na takim sznurku kolorowym. Te zasłony były wieszane, potem były przyczepiane klamerkami, a to do tablicy, a to do jakiejś tam klamki w szafce, a to szpilką przypięte, robiły się takie daszki, takie kąciki i dzieci z wielką radością zasiadły do czytania swoich przyniesionych z domu książek właśnie w takim kąciku. Potem po lekcjach te zasłonki zostały zsunięte na boki klasy i kolejnego dnia znowu rozsunięte, dzieci same sobie już takie aranżacje robiły. Nie zabiera to dużo czasu, nie jest to jakimś wielkim kłopotem, a na moment sprawia, że sala lekcyjna, tradycyjna sala lekcyjna, miejsce dywanowe, bo to wszystko w mojej pracowni, zamienia się zupełnie w inną przestrzeń. W przestrzeń można sobie zrobić taki tydzień czytania, czy jakiś jeden dzień na czytanie. Nie jest to naprawdę skomplikowane, polecam. Dzieci z wielką radością w tych kącikach czytelniczych siadały, zakręcały się w te zasłonki i przez moment ich nie było. Dzieci same sobie wybierają miejsce do czytania albo siadają na podłodze. Wiecie dobrze, że niektóre lubią czytać siedząc w ławkach, wcale z ławek nie wychodzą. Niektóre lubią leżeć na podłodze czy siedzieć na pufach. Jeżeli mamy taki dzień związany z czytaniem, to rzeczywiście staram się pozwalać dzieciom znaleźć sobie miejsce w klasie i taką pozycję, która będzie dla nich komfortowa i sprawi, że ten dzień będzie się różnił znacznie od innych. Parasolka też działa. Nie próbowałam, ale brzmi intrygująco. Tu jest takie studio czytania, które dzieci też polubiły, bo dzięki temu, że zakładają słuchawki z rąk, z takich właśnie dłoni na uszy, słyszą siebie, jak czytają sobie półgłosem, a te szumy klasowe są lekko wyciszone. Można w tym studiu czytania czytać po prostu cicho, każdy może czytać samodzielnie swoją książkę, mogą czytać dzieci ten sam tekst jakiejś baśni, który za moment będą czytać na przykład z podziałem na rolę. Może to być czytanie ze zrozumieniem, praca samodzielna, może to być wspólna lektura. Czytają we własnym tempie wtedy, nie patrzą na kolegów, gdzie kolega już skończył. No i tutaj ustalamy jakiś czas. Ja sobie na końcu napisałam, że czas. Trzeba ustalić jakiś czas. Ja najczęściej nastawiam taki zegar klasowy, ile czasu na to czytanie. Ale jak widzę, że dzieci czytają chętnie, to z wielką radością ten czas na czytanie oczywiście przedłużę. To studio czytania bardzo mi się sprawdza w klasie pierwszej, kiedy nawet teksty elementarzowe dzieci czytają, a praca z książeczką tym bardziej dobrze wychodzi. Kiedy dzieci czytają
samodzielnie przyniesione książeczki, albo przygotowujemy z uczniami się do jakiejś lekcji, gdzie mają opowiadać nam, jaką książkę proponują dzieciom, czyli taką prostą recenzję mają stworzyć. Fajnie przygotować taką kartę pracy, można to tak nazwać, może to być raport czytelnika, może to być raport z czytania, może to być po prostu moje czytanie. Jak nazwiemy sobie taką kartkę, to już naprawdę od nas zależy. Mogą dzieci nam też wymyślić, jaki będzie tytuł. Chodzi o to, żeby uporządkować informacje na takiej kartce, bo potem ta kartka zostanie wykorzystana do opowiadania. Czyli uczeń wcześniej sobie przygotowuje, a na podstawie tego buduje zdania i wypowiedź ustną. Z tego można zrobić piękną wystawę w bibliotece, wystawę książek proponowanych do czytania innym uczniom, kolegom, koleżankom. Tutaj wcześniej taka karteczka przygotowana przeze mnie w komputerze, mole książkowe. Dzieci samodzielnie czytały, polecały tytuł autora, przyklejaliśmy to na takiej wielkiej planszy i dopiero niektóre dzieci, które więcej czytały, to więcej miały tych polecanych książek przez mola książkowego dla swoich kolegów i koleżanek, również z autorem, że mogły dzieci sobie przejść do biblioteki, taką książkę wypożyczyć. Natomiast też taka fajna propozycja, jak uczniowie proponowali swoje własne książki do czytania kolegom, koleżankom, to potem te książki pożyczali sobie nawzajem. Także bardzo, bardzo dobry pomysł. Miałam takie doświadczenie, że dzieci, które czytały bardzo dużo książek i takich wklejek przygotowały nam sporo, to miały potem problem, żeby wybrać jedną książkę do zaproponowania właśnie w tym raporcie czytelnika. Więc fajnie zaproponować może jakieś losowanie. Miałam uczennicę, która przeczytała ponad 30 książek i trudno było się zdecydować w ogóle na to, jaką książkę w raporcie przedstawi, więc w tym raporcie kilka raportów powstało. Ten raport czytelnika, który tutaj jest zaproponowany, to jest do pobrania, będzie do pobrania w materiałach Egmont. Może będzie w ładniejszej wersji, to jest taka wersja bardzo robocza. Uczniom swoim przygotowałam na szybko. Natomiast troszkę ładniej, estetyczniej przygotowałam do pobrania, ale myślę, że macie też swoje własne propozycje, wcale nie musicie się posiłkować tym, co ja przygotowałam. Taki raport z czytania oczywiście będzie na klasowej wystawie albo w bibliotece i na krześle mam głos, uczniowie opowiadają, mają swój raport, który służy im jako podpowiedź do tego, co chcą opowiedzieć uczniom, czyli kolegom i koleżankom, w jaki sposób chcą zachęcić. To raport czytelnika był przygotowany do książeczek, które opracowałam razem z wydawnictwem Egmont i przygotowałam scenariusz. Myślę, że się przyda ten raport właśnie tutaj klasy 4-8 jak najbardziej do podsumowania, do takiej wysnucia refleksji, czy ja rzeczywiście dobrze znam treść książki, z którą przyszło mi się spotkać. Myślę, że udoskonalony ten raport czytelnika o takie materiały, o takie treści, które nauczycielowi są potrzebne na wyższych etapach edukacyjnych, jak najbardziej się przyda. Mi tutaj był potrzebny po prostu, były mi potrzebne najbardziej proste informacje, takie skrótowe i dlatego ten raport czytelnika tak wygląda. Można sobie go rozbudować absolutnie jak najbardziej. Teraz na temat projektów, które realizuję z uczniami. Bo co roku realizuję jakiś projekt czytelniczy. W tym roku po raz drugi realizuję projekt eTwinning, projekt międzyszkolny z nauczycielkami z wielu szkół polskich, Czytanki dla Hanki. Hanka jest wymyśloną postacią. Dzieci projektowały Hankę, jak może wyglądać. Nie było nigdzie informacji, czy Hanka ma długie, krótkie włosy. Natomiast była informacja, że Hanka nie przepada tak naprawdę za czytaniem. No, postaramy się ją zachęcić do czytania i pokazać, że czytanie to jest fajna przygoda. Też tworzyliśmy raporty z czytelni, wybrane książki, które mieliśmy do opracowania przez uczniów ze szkół, z kilku szkół polskich, to były wciąż te same książki. Ale książki, które były proponowane przez nauczycielki z własnych zasobów bibliotecznych albo książki, które gdzieś tam się pojawiły z polecenia, że warto, żeby dzieci z tymi książkami pracowały. Tu na zdjęciu widać dziewczynka, taki łańcuch ma
i dokleja kolejne ogniwo tego łańcucha. Ten łańcuch to były informacje na temat autora i tytułu książki samodzielnie przeczytanej przez dzieci. Ja nie wnikałam, jakie książki były czytane. Dzieci czytały uczciwie samodzielnie przeczytane książki, uzupełniały właśnie taki paseczek, przyklejały do łańcucha. Ten łańcuch był tworzony przez kilka miesięcy. Na koniec roku szkolnego każde ogniwo dostało numerek i były losowane nagrody, takie skromne nagrody, jakieś atrakcyjne dla dzieci, ołówki. Dzieci się tak naprawdę z naklejek cieszą, więc moje są przyzwyczajone, że nie muszą być bardzo jakieś nagrody, nie wiem, spektakularne. Niech będzie to drobiazg, ale w ten sposób chociaż doceniam to, że dzieci się starały i samodzielnie, z własnej woli, absolutnie nie, jakby bez narzucania przeze mnie tytułów, samodzielnie czytały i ten łańcuch tworzyły. Także na początku wisiał taki krótki, a później musieliśmy już go przypinać szpilkami, bo był naprawdę bardzo długi i tych ogniw było całkiem sporo. To byli uczniowie klasy drugiej. Bardzo polecam. Realizacja projektów we współpracy międzyszkolnej to jest również taka ciekawostka. Projekty e-twinning, ja jestem e-twinerem zamiłowania i projekty e-twinning realizuję też międzynarodowe. Tutaj projekt realizowany w języku polskim. Gąsienice też, jak najbardziej. Każdy pomysł jest fajny, jest cenny. To było chyba najprościej dla mnie do zrobienia taki czytelniczy łańcuch. Tutaj zobaczcie ten łańcuch czytelniczy, ogromny, dzieci trzymają i tego dnia losowaliśmy. Kto był nagrodzony w losowaniu? Losowe.pl to jest jedno z narzędzi internetowych, nie tylko do takiego losowania numerków związanych z tym łańcuchem, ale możemy również inne losowania sobie robić w klasie. Wybieramy ilość liczb, które się mają pojawić, czyli się mają powtarzać. No i wtedy już nie ja losowałam, tylko losowała maszyna i uczniowie, którzy zostali wylosowani przez maszynę, byli nagradzani. Okazało się, że rodzice, ciesząc się z tego, że dzieci tak chętnie brały udział w tym czytaniu samodzielnym, też ufundowali dzieciom nagrody, więc nie tylko dzieci wylosowane coś tam dostały, inne dzieci też. Z czytanki dla Hanki zrobiliśmy takie zaczytane królestwo. W jednym z zadań było wykonywanie zdjęć uczniom, którzy czytają książki. Książki mogły być wybrane, tutaj wybraliśmy sobie jedną do pozowania i takie zaczytane królestwo powstało. Chłopcy też poprzebierali, akurat te zdjęcia były robione przed balem karnawałowym, więc w każdej klasie drugiej tak robię i wyobraźcie sobie, że to jest niby takie proste, a wielka radość, wielka frajda. Myślę, że warto. Nawet to, że się dzieci przebiorą za kogoś, kim by chciały być i będą czytać, to jest dla dzieci bardzo, bardzo emocjonujące i warto też się, myślę, sięgać po takie pomysły, zwłaszcza dzieci małe uwielbiają takie zabawy, także polecam. Projekt kolejny czytelniczy, projekt, który został zakończony, projekt Przystanek czytankowo. Wymyśliłam też, był związany z czytaniem i oparty o czytaniu. Kilka szkół w Polsce się dołączyło, moich przyjaciółek, koleżanek, nauczyciele, które spotkałam. Miałam szczęście spotkać już później na konferencjach na żywo, ale wcześniej znałyśmy się tylko z sieci. Każda z nas kupiła jedną książkę, która była wysyłana i dlatego ta książka miała przystanek. Przystanek czytankowo w innej szkole. Wysyłaliśmy do siebie te książki. To było fantastyczne, ponieważ my wiedziałyśmy, jak się umawiałyśmy, która książeczka ma trafić do nas, do szkoły, bo sobie ustaliłyśmy wcześniej, jakie książki będą kupione i jakie książki chcemy, żeby do nas trafiły, w jakiej kolejności. Co miesiąc był przystanek czytankowo i inna książka do nas trafiała. Nie macie pojęcia, jak dzieci czekały na listonosza i kilka razy prosiły w ciągu dnia, niech pani idzie do sekretariatu i zapyta, czy był już listonosz i czy przyniósł nam książkę do czytankowa. Czy jaka to będzie książka teraz czytana po kolei? Czy pani zna tytuł? No nie zna. Ja znałam tytuł, ale bo musiałam sobie przygotować też jakieś materiały do tego, żeby z tą książeczką pracować w klasie. Jest to bardzo ciekawa forma. Jedyny mankament to to, że trzeba było wydawać pieniądze na znaczki i wysyłać tę książkę. Natomiast to było warte każdej ceny, naprawdę. Najbardziej ukochaną książką przez dzieci moje to była książka Listy od Feliksa. Kto nie zna, to polecam, warto sięgnąć. Jakie tytuły tych książek były, to tutaj może małymi literkami tam gdzieś pewnie.
gdzie podróżowały, miały swój paszport nawet i wpisywaliśmy, czy książka nam się podobała, jak to wyglądało, ile czasu. Książki miały też różną grubość, więc czasami dłużej ten przystanek czytankowo trwał niż byśmy chcieli, musieliśmy dłużej czekać na książkę, która do nas dotrze. Pewne mankamenty ten projekt z pewnością miał, nauczył nas, partnerów, sporo, więc jeżeli będziemy go powtarzać, to wiemy już, jakich raf mamy unikać. To był ten wybór książek, zakup podróżniczek, plan podróży w dokumentach z Google. Stworzyliśmy sobie plan podróży, żebyśmy wiedziały, do kogo wysyłamy i od kogo możemy się spodziewać książeczki. Był terminarz, staraliśmy się tych terminów przestrzegać. Były również zadania dla dzieci związane z tymi książkami, ale były też zadania proponowane przez dzieci. Część zadań było wspólnych, które były wykonywane przez dzieci we wszystkich szkołach partnerskich. Dokumentowaliśmy za pomocą zdjęć, jest cała platforma i było bardzo dużo uczenia się poprzez zabawę, poprzez radość z obcowania z książką. Bardzo to było fajne. Wyobraźcie sobie, że zrobiliśmy sobie taki, na koniec zrobiliśmy sobie taką ankietę, ponieważ projekt trwał cały rok, ferie zimowe nastały i postanowiliśmy poprosić dzieci, żeby samodzielnie sobie wybrały jakieś książki do czytania, absolutnie nie narzucając tytułów i też nie mówiąc, że proszę przeczytać jedną, dwie czy trzy książki, tylko że ferie spędzamy z książką. Ja też powiedziałam dzieciom, że mam już na czytniku załadowane kilka książek, jak tylko się ferie zaczną, będę czytać i odpoczywać w ten sposób. I potem zrobiliśmy taką ankietę krótką, więc bardzo dużo dzieci przeczytało jedną książkę. Zobaczcie, nie było żadnego dziecka, które by nie przeczytało żadnej książki. To już jest potężny sukces. Każde dziecko przeczytało przynajmniej jedną książkę. Jest spora grupa dzieci, która przeczytała więcej, dwie książeczki, książeczki trzy, ale też więcej niż trzy. I tak naprawdę, słuchajcie, wcale nie zależało mi na tym, czy to będą grube książki, czy to będą cienkie książki. I ile dzieci przeczytały tych książek, bo ankieta była taka troszkę anonimowa, dzieci na zajęciach informatyki po prostu wybierały odpowiedź dla siebie i nie rozmawialiśmy, dlaczego ty przeczytałeś jedną, albo moja była gruba, a dlaczego ty przeczytałeś siedem, no bo moje były cieńsze. Zupełnie o to nie chodziło, tylko cieszyliśmy się po prostu my nauczyciele, że dzieciom się na tyle czytanie spodobało i dzięki naszemu projektowi miały chęć sięgnąć po książkę. To było naprawdę fantastyczne dla nas. Słuchajcie, ja się bardzo cieszę, jak moi uczniowie czytają książki samodzielnie, jak proponują do czytania książeczki i jak przynoszą książki i siadają na przerwach i czytają. W ogóle nawet nie muszę o tym przypominać, ale zawsze się cieszę, podchodzę, okazuję zainteresowanie, żywe zainteresowanie. A co to za tytuł? A o czym ta książka jest? A nie znam tej książki, a chętnie bym przeczytała. Pamiętam taką historię, teraz Ola już jest studentką, albo już nawet studia skończyła. Kiedy zaczęła się seria o Harrym Potterze, powiem szczerze, nie bardzo przepadam za tego typu książkami, ale no, w związku z tym, że moje córki też czytały, no to ja też kilka książek musiałam przeczytać. I Ola, to była klasa pierwsza, Ola niespecjalnie lubiła się wypowiadać i w ogóle niezbyt dużo mówiła. Była raczej takim dzieckiem z rezerwą, to była cały czas klasa pierwsza, jeszcze raz powtórzę. Pierwszy raz, kiedy Ola cokolwiek do mnie powiedziała, to przyszła i szeptem powiedziała: pani ma takie same kolczyki jak moja mama. Więc to była pierwsza wypowiedź Oli. A przed feriami, wcześniej przyszła i zapytała, jeszcze zanim ferie się zaczęły zimowe, czy ja czytałam książkę o Harrym Potterze. Ja mówię: wiesz Ola, nie czytałam, ponieważ czekam na ferie, bo tylko w ferie mam czas tak naprawdę, żeby usiąść, a lubię książkę przeczytać, zrobić sobie kawę i delektować się tym czytaniem, a nie tak urywać. Przeczytam i muszę już odchodzić do jakichś innych zajęć, więc lubię tak sobie usiąść i poczytać. Ola nic nie powiedziała na to. Słuchajcie, zaczynają się ferie. Ostatni dzień ferii, Ola mi przynosi książkę Harry'ego Pottera, pierwszą część. No i musiałam ferie zimowe książkę przeczytać, bo Ola mnie przepytała po feriach, czy mi się książka podobała. Do dzisiaj to pamiętam. Dziecko niesamowite, bardzo wrażliwe, fantastycznie, fantastyczne książki czytało, a Ola skończyła psychologię w Gdańsku, jest fantastyczną dziewczyną, ale pamiętam do dzisiaj te przygody z czytaniem Oli. Skąd brać książki do czytania w klasie, słuchajcie? No oprócz tego, że rodzice mogą nas pomóc, to jeszcze warto zadbać o to, żeby do szkolnej biblioteki trafiły nowości. My mieliśmy to szczęście, że dostaliśmy
pieniądze na rozwój czytelnictwa i że zarówno rodzice, jak i uczniowie i nauczyciele mieli wpływ na to, jakie książki zostaną kupione do biblioteki. Oczywiście najpierw odnowiliśmy księgozbiór związany z lekturami. Książki niektóre to z 50 roku były, także bardzo stare, zostały zlikwidowane, już spisane jako zużyte. Zostały kupione nowe, te, które zdecydowaliśmy, że będziemy nadal z nimi pracować jako lekturami, tak? Są w podstawie programowej albo je bardzo cenimy i chcemy, nie chcemy, żeby gdzieś tam odeszły w zapomnienie, ale też powstała całkiem pokaźna biblioteczka zupełnie nowych tytułów. I to jest wspaniałe, bo zawsze uczniów można odesłać do biblioteki i fantastyczne książki tam na nie czekają. Ja powiem szczerze, jestem zachwycona naszym szkolnym księgozbiorem, naprawdę. Są nowości, poza tym, kiedy tylko się jakiś tytuł spodoba mi, czy gdzieś tam obije mi się o uszy, że warto by było, żeby w szkolnej bibliotece taka książka się pojawiła, to piszę tytuł tej książki na kartce, zanoszę do biblioteki. Jeżeli się pojawią jakieś fundusze, to zwykle te książki są kupowane i pani bibliotekarka mówi, że a mam dla ciebie tę książkę, bo zamawiałaś. Albo zamówiłam jeszcze dwie, bo dzieci tak chętnie czytają, że się ustawiła kolejka. Więc bardzo się cieszę, że w szkolnej bibliotece mamy sporo nowości. Nowości też w szkolnej bibliotece pojawiają się od rodziców. No nie tylko do naszej szkolnej, takiej klasowej biblioteczki rodzice książki przynoszą, ale również książki zanoszą do szkolnej biblioteki i tam wybieramy, czy które książki będą się nadawały, które książki, z których książek na pewno będą dzieci chętnie korzystać. Także warto również tutaj w tym zakresie z rodzicami współpracować. Warto śledzić blogi nauczycieli w internecie albo też blogi, które są pisane przez rodziców prowadzących edukację domową, bo tam też jest masa informacji, ciekawych informacji na temat ciekawostek. Moja ostatnia taka bogata biblioteczka to właśnie wydawnictwo Egmont. W mojej poprzedniej klasie dwoje rodziców kupowało książki od pierwszego poziomu. Czytam sobie, to są książeczki opracowane dla dzieci od 5 roku życia i prowadzone na 3 poziomach. Więc tym bardziej fajnie, bo dzieci mogą sobie czytać książki dostosowane do ich umiejętności. W naszej szkolnej bibliotece kilka takich książeczek też się pojawiło. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. A moja klasowa biblioteka. Biblioteczka z pięknej grafice. Fantastycznej tematyce, coraz to bogatsze. Ja bardzo polecam, bo naprawdę u mnie się świetnie sprawdzają, mimo że ja mam klasę drugą. Dzieci czytają naprawdę bardzo dobrze, niektóre świetnie technicznie i czytają bardzo trudne książki. To jestem zadziwiona, bo te książki cieszą się ogromną popularnością w mojej klasie. 2 kwietnia 2017 roku w Międzynarodowy Dzień Książki wystartowała druga edycja akcji Czytam Sobie. I mimo to, że ja nie zapisywałam się do tej akcji, nie przystąpiłam jakby formalnie, tak? Że zgłaszam swoją klasę, że będziemy teraz w klasie czytać sobie i będziemy pracować na tych książeczkach i absolutnie nawet nie pomyślałam, że mogę się zgłosić, co nie przeszkodziło mi jakby działać w tym zakresie i stwarzać dzieciom okazję do tego, żeby miały szansę czytać sobie po cichu w klasie, czytać sobie w domu, a potem o tym opowiadać. To jest fantastyczna seria, ja o niej będę za chwilę jeszcze więcej mówić i dojdziemy również do informacji na temat konkursu. Cała seria, zobaczcie jakie piękne sformułowanie, czytam sobie, mogę być kim chcę. Mogę być kim chcę, coś fantastycznego. Jak dzieci czytają, wyobrażają sobie, że mogą być tym bohaterem, no to nic lepiej na wyobraźnię nie działa, nic lepiej dzieci nie rozwija. Te książeczki dotykają różnych tematów i świata przyrody, i świata fantazji. I jest bardzo dużo książek bardzo wesołych, żartobliwych, ale również książki, które uczą wartości i mają dużo treści patriotycznych, ponieważ wydawnictwo poszło z duchem czasu i na Rok Niepodległości również wydało sporo książek,
które opowiadają o wielkich Polakach albo o postaciach, które były ważne dla rozwoju nauki, nie tylko polskich, ale dużo jest książek takich, które możemy wykorzystać na lekcji o wartościach i też patriotycznych. Bardzo polecam, bardzo mi się to też sprawdza. To jest promocja samodzielnego czytania przez dzieci, ale zanim dzieci zaczną samodzielnie czytać, to muszą czytanie pokochać, czyli jak zwykle nasza ogromna praca. Hasło akcji Czytam sobie, mogę być kim chcę, mnie się bardzo to podoba. Mówi głównie o tym, że my z tych książek czerpiemy różne doświadczenia, przeżycia i dzięki temu to nas bogaci. Dzięki temu uczniowie mają więcej wiedzy, posługują się lepszym słownictwem, mogą się czymś szczególnie zainteresować, może ich to popchnąć i w tym kierunku mogą się zacząć kształcić, rozwijać, a może to być ich przyszła droga zawodowa, tego nie wiemy. To są podwaliny dla dorosłego życia. Samodzielne czytanie to pierwszy i najważniejszy krok w kierunku każdego sukcesu, nie tylko zawodowego, to będzie gdzieś później, ale ten pierwszy sukces związany z czytaniem, to jest bardzo ważne i związany z tym, że potrafię, że mam taką moc, że potrafię sobie przeczytać książkę sobie, a później mogę przeczytać tobie, mogę przeczytać bratu, ale mogę też mieć ten czas dla siebie, że wsiąknę w czytanie na całe życie. Przeczytana historia działa na czytelnika tak samo, jak gdyby przeżył on ją w rzeczywistości. Najfajniejsze. Najfajniejsze, co może być. Jak ja czytam, mam jakieś kłopoty, a zacznę czytać książkę, natychmiast nie myślę o tych problemach i o tych kłopotach. W ogóle nawet nie wiem, że one gdzieś wokół mnie były. Szkoda, że się książka kończy i te kłopoty się gdzieś tam za chwilę odzywają albo się pojawiają. Na temat tych książeczek, to są oczywiście, jest kilka poziomów, tak jak powiedziałam wcześniej, trzy poziomy. Poziom pierwszy, poziom drugi, poziom trzeci. Ja mam w klasie wszystkie trzy poziomy książek i dzieci, nawet te, które czytają świetnie, chętnie sięgają książki z poziomu pierwszego. Nawet byłam zdziwiona i pytałam, dlaczego Łukasz, dlaczego ta książeczka, a bo ona jest taka wesoła, ma fajne obrazki. Ja ją szybko przeczytałem i na lekcji przeczytam pięć takich książek. Ale sięga też po książki z poziomu trzeciego, gdzie zobaczcie, od 2,5 tysiąca do 2800 różnych ciekawych wyrazów w tekście z trudnymi wyrazami wyjaśnianymi na końcu książeczki. Jakiś tam słowniczek zawsze znajdziemy. To jest o tyle fajne, że dzięki temu dzieci się uczą nowych słów, a tak jak wcześniej powiedziałam, one te nowe słowa zapamiętują i często w takich zabawnych kontekstach nawet używają. Ja mam najwięcej książeczek z poziomu drugiego, z takiego pośredniego poziomu. Z poziomu trzeciego widziałam ostatnio nowości, bardzo powiem szczerze, ślinka mi cieknie, na pewno zakupię do klasy, bo warto. Z pewnością, zwłaszcza te o takich ciekawych ludziach, postaciach. Zobaczcie, ta książka, mówiliśmy o patriotyzmie, o wartościach i o... dodałam sobie jeszcze, jak przygotowywałam się do tej prezentacji na temat zawodów. Dlaczego? Dlatego, że w polityce oświatowej państwa jest jeszcze jeden zapis, taka priorientacja zawodowa. Z pewnością, kiedy będziemy opracowywać te książki albo pozwolimy dzieciom czytać właśnie książki o wielkich Polakach, o ważnych ludziach, o ważnych postaciach, to będą treści patriotyczne, ale jeżeli też o naukowcach, o muzykach, to też o takich postaciach o międzynarodowej sławie, więc warto choćby z tego względu też po te książeczki sięgać. Ja bardzo polecam. Teraz przejdę do książeczek, z którymi pracowałam, do których napisałam scenariusz. Pierwsza książeczka to jest Fasola Eulalii. Przeczytałam tę książeczkę, dostałam ją w pliku PDF i wymyśliłam sobie, że dzieci przeczytają tę książeczkę samodzielnie, ale ja tę książeczkę będę wyświetlać na dużym ekranie. Niestety, w scenariuszu jest, że możemy dzieciom rozdać książki, jeżeli mamy taką ilość egzemplarzy, ale możemy też przeczytać, ja opowiem jak ja zrobiłam, że wyświetlałam dzieciom na ekranie, dzieci czytały. Strony. Dzieci przeczytały, to miały dotykać czubka nosa. Nic miały nie mówić. Ja regulowałam przekręcaniem tych stron PDF-owych w narzędziu cyfrowym, a dzieci czytały w swoim tempie. Nie przeszkadzały sobie, broń Boże. Każdy czekał, kiedy będzie strona przekręcona, następna.
I taki prosty sposób, banalny, że dzieci mi informowały, że już przeczytały, że mogę stronę przekręcić. Nawet dzieci nie widziały, bo siedziały na dywanie, to nawet nie widziały, kto tam już na tym nosie trzyma palec. A mi to dużo pomogło i dzięki temu czytaliśmy bardzo sprawnie. Eulalia wymyśliła sobie, że zahoduje sobie wiosnę. Myśmy również taką wiosnę zaczęli hodować. Najpierw w klasie przygotowaliśmy sobie wszystkie materiały, które były opisane też w tej książce Fasola Eulalii. Dzieci przygotowały materiały, jedynie czego nie nalaliśmy wody, no bo te hodowle zostały zabrane do domu. Ja zostawiłam swoją hodowlę w klasie, niestety moja hodowla absolutnie się nie udała. Po weekendzie woda wyparowała, ziarenka, te, które pękły, uschły, więc poddałam się. W klasie było bardzo ciepło, ale dzieci, każde dziecko zabrało swój słoik z ziarenkami do domu. No i tego samego dnia rozpoczęła się hodowla wiosny w słoikach. U niektórych to były na słoikach napisy moja dżungla, moja wiosenna dżungla. I obserwujemy, jak się te roślinki rozwijają. Rodzice zostali poproszeni o przesyłanie mi zdjęć. W scenariuszu jest, że dzieci mogą wykonywać samodzielnie, jeżeli hodujemy. Mamy miejsce na taką hodowlę. Ja nie miałam miejsc, nie mam tyle miejsca, żeby każde dziecko mogło swoją fasolę trzymać na parapecie okiennym w klasie, ale pomyślałam sobie, że to będzie fajne, żeby w domu właśnie taką hodowlę prowadziły. W klasie, w scenariuszu jest propozycja, żeby uczniowie robili, wykonywali zdjęcia i później z tego zrobimy wspólną prezentację za pomocą narzędzia cyfrowego, jakiegoś aparatu, smartfona, tabletu, no wszystko jedno, może być nawet jeden smartfon na klasę i też sobie z tym poradzimy. Natomiast ja poprosiłam rodziców, żeby przysyłali mi zdjęcia albo na pocztę moją, albo poprzez Class Dojo, poprzez wiadomości, taki dziennik elektroniczny mam z rodzicami. Zdjęcia przychodzą. Wiecie co, ja mam większą frajdę chyba niż dzieci, jak otwieram w szkole pocztę i patrzę zdjęcia i Franiu, twoja fasola jest taka wielka, no niesamowicie. Dzisiaj dostałam zdjęcia fasoli Nikoli, potężna, a czekamy, słuchajcie, bo pytanie było kluczowe, czy fasola może mierzyć 1 metr? No i zadałam takie pytanie dzieciom na początku, czy fasola może mierzyć 1 metr? No niektórzy powiedzieli, nie, nie może, bo to jest małe ziarenko. Dobrze, nie? Niektórzy, a co możemy zrobić, żeby ten metr był? No, Kasia powiedziała, my możemy te ziarenka na dywanie ułożyć, żeby był 1 metr. No to zabraliśmy się za mierzenie, ziarenka w grupach układały dzieci, miarkę metrową położyliśmy na dywanie i dzieci układały ziarenka, ile tych, potem zaczęliśmy liczyć, ile tych ziarenek w 1 metrze. No i dlaczego w jednej grupie było tych ziarenek 80, a w drugim 65 na przykład? Od czego to zależy? Więc dzieci różne wnioski wysnuły. Scenariusz będzie do pobrania, będzie udostępniony dla Państwa razem z materiałami, które przygotowałam. Do fasoli Eulalii przygotowałam również taką kartę, raport, taką hodowlę fasoli. Ja troszeczkę wcześniej z dziećmi miałam inny raport, bo tak naprawdę to możemy sobie wymyślić, co nam się chce, wcale nie musimy mieć aż tyle okienek do rysowania. Dzieci sobie ten raport wkleiły do zeszytu. Tak wygląda ten wyrysowany przeze mnie, ale w zeszycie dzieci miały troszeczkę inny, bardziej taki graficznie opracowany komputerowo, żeby to szybciutko było, to przygotowałam od razu i dzieci, słuchajcie, rysowały w klasie, sobie rozmawialiśmy, pisaliśmy datę, dzieci pisały, który to dzień hodowli i opowiadały o tych swoich fasolkach. No to na przykład u Frania ta fasolka już jest bardzo duża, a u kogoś dopiero które ziarenko pękło i się pojawił kiełek. I też rozmawiamy, dlaczego tak się dzieje, dlaczego akurat w taki sposób się ta fasolka rozwija, co ma na to wpływ, że u Frania ta fasolka jest już większa, a u kogoś jest jeszcze taka mała. Zdjęcia fasolek, słuchajcie, zobaczcie, przeróżne. Tutaj na pierwszym zdjęciu, na pierwszym obrazku widać fasolę Szymona i fasola będzie miała niedługo metr. Ja mówię, Szymon, a ty już zmierzyłeś tę swoją fasolę? Nie, nie zmierzyłem, ale jeden patyk mam, 1 metr. To będę wiedział, kiedy moja fasola będzie miała 1 metr wysokości. Dzisiaj miałam zebranie z rodzicami, no i rozmawiałam, dziękowałam rodzicom przede wszystkim za to, że tak fajnie się włączyli do realizacji tego projektu i tego zadania, że mi przysyłają te zdjęcia. Powiedziałam, że bardzo mnie to cieszy. Co rano, jak otwieram komputer w szkole i sprawdzam,
jakie te fasolki do mnie dotarły i, no, i nowe zdjęcia. I dzieci biegną też podziwiać. Ojej, a mój kot, Livia mówi, że kot zjadł jej wszystkie liście i tylko ma same pędy niestety. A wcześniej rysowała fasolę z liśćmi, więc mama dzisiaj powiedziała, że no, fasola może nie zakwitnąć, bo niestety kot sobie upodobał te fasolki, ale u niektórych może zakwitnąć. Więc zobaczymy, jakie będą kwiaty. Czekamy przede wszystkim, po ilu dniach fasolka osiągnie 1 metr. Bo okazuje się, że jednak fasola może mierzyć 1 metr. W materiałach, które Państwo otrzymacie, w scenariuszach, są aktywne linki, będzie można przejść do stron. Znalazłam materiały na portalu Scolaris. Są to darmowe materiały, na wolnych licencjach można korzystać do zajęć. Akurat jest fasola, która się pięknie rozwija w takim przyspieszeniu, więc można obejrzeć, ale również w e-podręcznikach. E-podręczniki powstały również do takiego korzystania szerokiego. Troszkę może zostały zapomniane, ale udało mi się znaleźć materiał również dla Państwa. Warto też się takimi materiałami posiłkować. Fasola Eulalii to jest książeczka z pierwszego poziomu czytania, natomiast bardzo się dzieciom spodobała, a przede wszystkim zobaczcie, wokół tej książki my możemy budować przeróżne ciekawe zadania. Możemy budować przeróżne aktywności, możemy prowadzić doświadczenia, możemy wyciągać, stawiać hipotezy. My będziemy się zastanawiać, dlaczego u Frania ta roślina jest taka wielka, dlaczego u Szymona roślina ma takie długie pędy, a mało liści, a dlaczego u Kuby na przykład ma tak dużo liści, dlaczego te liście są takie duże, dlaczego te liście są bardzo zielone, a dlaczego u niektórych dzieci ta fasolka na przykład jest taka blada bardzo. Mnie się to bardzo, ja się bardzo cieszę, że tak się nam udało. Nie spodziewałam się, że te fasolki będą się różnie rozwijać. Mnie to też zaskoczyło, że są między nimi takie różnice jak między ludźmi, że się różnią. To jest fascynujące. Zobaczcie, mała fasolka, a tyle radości. A pomysł z książki Fasola Eulalii. My mamy swoją wiosnę, dzieci mają swoją wiosnę. Czekają na zakwitnięcie. Także polecam. Wcześniej w scenariuszu jest taki moment, kiedy rozdajemy ziarenka. Dobrze jest mieć różne ziarenka, a fasola jest i czerwona, i kropeczki. Naprawdę różne ziarenka można do klasy przynieść. Można się bawić matematykę, można przeliczać, można szacować. My się tutaj bawiliśmy w dorysowywanie do ziarenka różnych elementów. Ja tutaj sfotografowałam tylko kilka obrazków. Tam w propozycji w scenariuszu jest, że dzieci mogą układać zdania, mogą tworzyć historię na ten temat. W zależności od poziomu scenariusz jest tak stworzony, że można dodać swoje własne aktywności. Absolutnie nie jest to scenariusz zamknięty, nawet nie chciałabym, żeby taki był, bo każdy z nas ma swoje pomysły i jest zupełnie innym nauczycielem, coś innego mu się spodoba, ale starałam się kilka pomysłów przemycić, być może akurat z tych pomysłów zechcecie skorzystać. Będzie mi miło, jak dacie mi też znać, co innego zrobiliście, wykorzystując mój scenariusz albo samą tę książeczkę. Do tych rysunków można, jeszcze raz powtarzam, układać zdania. Jeżeli będzie to pierwsza klasa, analizować ilość wyrazów w zdaniu, dzielić wyrazy na sylaby, zdanie zapisać. No naprawdę, różnie pomysł. Przede wszystkim, dlaczego te roślinki się rozwijają. Zobaczcie, tu dostałam wiadomość, mama mi przysłała zdjęcie i pisze, ku naszemu zdziwieniu nasza domowa fasolka wyrosła. Długo czekaliśmy na taki efekt, w końcu zielona łodyżka się pojawiła. Co ciekawe, stało się to podczas naszej nieobecności w weekend. I przyjechał, to akurat Jasiek, przyjechał z zawodów sportowych i nagle, zobaczcie, jaka wielka fasola. No, chyba potrzebowała intymności i ciszy. Jasiek tak często do niej zaglądał, że ona się bała w ogóle wykiełkować. A tu z boku takie tylko fragmenty tego naszego raportu z hodowli fasoli przygotowanego przeze mnie na prędce za pomocą komputera. Tutaj to tylko do pobrania dla Was będą wykonane prace rysunkowe przeze mnie. Nie jestem jakimś artystą plastykiem, ale bardzo się starałam, żeby może skorzystacie, może coś tam jeszcze udoskonalicie. To jest pierwsza książeczka, która w tych scenariuszach się pojawiła. Druga książeczka, miałam do wyboru, powiem szczerze, też mi się to spodobało, Cuda z mleka. Cóż takiego można z tego mleka zrobić? Książeczka opowiada o bakteriach, o takich dobrych bakteriach, a dzieci wiedzą zwykle, że są bakterie złe, tak? Myjcie ręce, bo tam jest dużo bakterii i tak dalej, więc pytanie moje, takie kluczowe pytanie i pytanie
które wystąpiło na początku lekcji, czy można zaprosić bakterię do kuchni. No, dzieci powiedzą, że nie, no bo z brudnymi rękami się nie je, w kuchni przed przygotowywaniem posiłków trzeba myć ręce, więc bakterii raczej nie zaprosimy do kuchni. Ja sobie tak pomyślałam, że taka odpowiedź dzieci będzie i rzeczywiście to była taka najprostsza odpowiedź. Książka mi się jeszcze spodoba dlatego, że jest bardzo fajna graficznie. Te obrazki są takie, jakby to, takie rozmyte, czyli tak jakby się mleko wylało nawet. Ja sobie to tak skojarzyłam. No i kiedyś, bardzo dawno temu, ja nie przypominam sobie tytułu tej książki, ale czytałam sama taką książeczkę, która mówiła o tym, że się dzieci zmniejszyły i gdzieś tam między mrówkami biegały i coś było coś dla mnie tak fascynującego. I właśnie to znalazłam w tej książce, że z naukowcem bohater się porusza po świecie bakterii, a my możemy bakterie projektować, my możemy bakterie wymyślać, im nazwy, możemy im nadawać jakieś, nie wiem, imiona, możemy poszukiwać w internecie, jak to będzie wyglądać, jak bakterie w ogóle wyglądają, skąd wziąć takie ilustracje. Bo zaraz pokażę, skąd te ilustracje wziąć. Jeszcze raz to pytanie, jak powstaje jogurt? Można znaleźć film, Uniwersytet Dzieci przygotował materiał, ja sobie oglądałam z uczniami w klasie, bardzo fajnie, słuchajcie, nagrany materiał prostym językiem, opowiedziana przygoda i historia cała, więc warto sięgnąć również po te materiały, a w ogóle zachęcam bardzo również, mam taką szansę i okazję, to zrobię, do korzystania z materiałów, które Uniwersytet Dzieci, scenariusze lekcji przygotował, bo tam jest też kopalnia fajnych pomysłów. Te cuda z mleka to taka praca plastyczna, która teraz będzie łatwa do wykonania, bo można barwniki do jaj kupić, są ogólnie dostępne wszędzie. Wylewamy na tacę mleko, sypiemy troszkę tego barwnika jednego, drugiego, trzeciego, patyczkiem rozmieszamy. Bardzo fajnie jest kilka kropli płynu do mycia naczyń też, dzięki temu napięcie powierzchniowe, to nowy termin mógłby się pojawić. Te kolory się ze sobą mieszają, następnie kładziemy na te kolory takie rozprzestrzenione na powierzchni mleka kartkę. Ja robiłam z blokiem technicznym, łatwiej mi było ją wyjąć i kładziemy do wyschnięcia. I ta karteczka jest bardzo barwna, kolorowa, na niej możemy projektować, w scenariuszu jest, że dzieci mogą projektować jakąś przygodę bakterii albo bakterie zaprojektować czy cokolwiek, ale my tak naprawdę to tło możemy wykorzystać do wielu różnych innych prac plastycznych. A bakterie, zdjęcia bakterii ja sobie wyszukałam na portalu pixabay.com, na tym portalu polecam. Znajdują się zdjęcia na wolnych licencjach, na licencjach CC0, czyli do wykorzystania i do wykorzystania dowolnego oraz do przetwarzania, do robienia kolaży, jakichś innych materiałów, do wycinania i w bezpieczny sposób można z tymi materiałami pracować w klasie, nie naruszając żadnych praw autorskich. Zobaczcie, jakie też są ciekawe terminy. Kumys. Bardzo ciekawy termin, zupełnie obcy nawet nam, takim, którzy się znamy, tak, na produktach z mleka. Jogurt i kefir. Ja w scenariuszu napisałam również, że fajnie by było i myślę, że to bardzo ciekawy moment lekcji, kiedy dzieci mają okazję spróbować różnych przetworów z mleka. Bardzo proszę pamiętać o tym, ja też to zaznaczyłam w takich uwagach przed scenariuszem, zanim scenariusz otworzycie, żeby rozmawiać z rodzicami na temat alergii jednak, tak? Zdrowie dzieci jest najważniejsze, samo próbowanie jak najbardziej. Można również jogurt zrobić samodzielnie, ja robiłam kiedyś jogurt, zwłaszcza do chłodników, kiedy tego jogurtu dużo potrzeba, to w takim sezonie. Bardzo prosto jogurt się robi, pewnie w klasie nie ma warunków na to, ale z pewnością rodzice zechcą zrobić jogurt i przynieść do spróbowania do klasy. Ja sobie przygotowałam też z dzieciakami takie koło, tutaj macie nazwę strony, można przygotować w takiej formie zdania do odczytania, może to być rozsypanka, to można również wykorzystać w każdym innym scenariuszu, to akurat stworzyłam tę historię, jakby kolejne etapy do przygotowania jogurtu w takiej formule, w takiej spiralnej formule. Dzieci bardzo lubią, to jest tak dla nich jak zagadka.
Patrzę, jaki mamy czas, czasu nie ma za dużo, ja się rozgadałam, a kolejny scenariusz to jest rok z kocicą Izabelą. Dzieci bardzo lubią i hodują zwierzęta. O kotach ja też robiłam projekt, wiem, że moje koleżanki robiły też projekt o kotach. O kotach robiłam z dziećmi labbook, a wam zaproponowałam w scenariuszu przygotowanie kociej gazety, czyli dzieci się bawią w dziennikarzy. Wierszyk z boku jest o dwóch kotkach. Fajny, zabawny ze starej takiej literatury dziecięcej, poezji dziecięcej. Dzieci muszą, żeby wykonać te gazety, to muszą się zapoznać z materiałami dotyczącymi kotów, czyli mogą oglądać filmy, które zaproponujecie w internecie, mogą czytać książki, mogą przynieść książki swoje własne, mogą również porozmawiać z rodzicami albo obejrzeć film. Ja chciałam wam tutaj zaprezentować, ale też w materiałach będzie film, który nagrała moja uczennica o swoim kocie dla uczniów naszej klasy. Taki króciutki film, co ten jej kotek lubi, czego nie, za czym nie przepada i jak fajnie kota mieć. Polecam również, ponieważ kociarzy mamy sporo i być może oni zechcą nakręcić film, który odtworzymy potem w klasie. My wykonywaliśmy labbook o kotach, czyli taką książkę interaktywną. Różne materiały, które dzieci przygotowały samodzielnie. O kotach jest masa materiałów, nawet z ulotek reklamowych wycinaliśmy sobie obrazki, ale też przygotowywały materiały w oparciu o materiały gotowe nasze szkolne. Także zdecydowanie fajna forma pracy. Wcześniej rozmawialiśmy o skąd można wziąć fundusze, pozyskać fundusze. To jest właśnie ten program od 2016 do 2020 roku, Książki Naszych Marzeń, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Dzięki właśnie tym środkom nasza biblioteka została wyposażona w najnowsze książeczki. Teraz pora, słuchajcie, na konkurs. Konkurs będzie dotyczył serii książek Czytam Sobie. Przeznaczony jest dla nauczycieli klas 1-3, ale myślę też, że nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele, którzy pracują w szkolnych świetlicach i tam też promują czytanie i z dziećmi czytają dużo książek, też mogą wziąć udział w tym konkursie, mogą wybrać jedną książeczkę z serii Czytam Sobie dowolną, opracują jakiś konspekt, scenariusz z ciekawymi zajęciami dla uczniów, które będą aktywne, będą aktywizować dzieci, będą pokazywać, że czytanie jest fajne. Konkurs trwa od 18 marca do 20 kwietnia, także wystartował do 20 kwietnia. 20 kwietnia mija termin nadsyłania prac, a do 8 maja zostaną ogłoszone wyniki konkursowe. Do wygrania są bardzo fajne rzeczy. W nagrodach są pufy, są książki, co najważniejsze, są metodniki, są torby. Aż do 20 miejsca nagradzamy uczestników tego konkursu. Bardzo zachęcam do tego, żeby wziąć udział w konkursie. Konkurs jest bardzo ciekawy. Myślę, że na podstawie tych książek można wymyślić fantastyczne rzeczy, naprawdę fantastyczne rzeczy i aktywności, które będą się odbywały w klasie. Na stronie czytamsobie.pl już w takiej zakładce do pobrania jest masa scenariuszy już gotowych, przygotowanych, także tylko czerpać i zachęcać dzieci do czytania książek, pokazywać, że czytanie jest piękne. Warto naprawdę sięgać po te materiały. Czytam sobie, może być już w waszej szkole. Partnerami konkursu, zobaczcie tutaj na dole, Czas Dzieci, Nauczycielka Pierwsza Klasa, Lustro Bibliotek, Wirtualna Polska, ABC, Telewizja Polska, Biblioteka Narodowa, no i wydawnictwo Egmont, dzięki któremu te książki mamy do dyspozycji. Warto naprawdę sięgać po te książeczki, warto się nimi posiłkować. To, co na koniec, słuchajcie, chciałabym, żeby zniknęło słowo przerabianie lektury, przerabianie książek, straszne słowo. Czytanie to musi być pewna ciągłość, to musi być pomysł. Chciałabym, żeby czytanie było świętem, żebyśmy traktowali to jako wielką radość, wielką przyjemność. Na pewno warto poświęcać każdą chwilę na to, żeby przerwać zajęcia i oddać się czytaniu. Kiedy widzimy, że dzieci są znużone, zmęczone, książka będzie fantastycznym relaksem, kiedy poczytamy jakiś jeden, drugi odcinek. Warto oddać głos dzieciom. Dzieci mają swoje pomysły, dzieci mają swoje preferencje, dzieci mają książki w domu, z którymi chętnie się będą dzielić i o których będą chętnie opowiadać. Chciałabym, żeby to nie była tylko lektura jako lektura szkolna. Ja też używam tego słowa, bo dzieci się pytają, a jaka będzie nasza kolejna lektura? No to ja mówię, no, następna książka do spotkania w klasie to będzie taka i taka.
warto, jeszcze raz podkreślę, warto oddać czas lekcji na czytanie, warto pokazać dzieciom, że czytanie jest piękne, że to jest fantastyczna przygoda, że bardzo nas ubogaca, że dzięki temu nasze zajęcia mogą być atrakcyjniejsze. Na samym dole macie mój adres mailowy. Ja będę wdzięczna za każdy mail i jakąś informację zwrotną na temat scenariuszy, które Wam zaprezentowałam, oraz będę się cieszyć z każdej informacji, w jaki sposób pracowaliście z tymi książkami, które zostały zaprezentowane w moich scenariuszach, albo macie jeszcze inne pomysły fajne, z których ja mogę skorzystać, bo ja się też wciąż uczę od nauczycieli, którzy mają swoje pomysły na pewno fajniejsze jeszcze niż moje, także gratuluję Wam. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Półtorej godziny minęło, nie wiem kiedy. Bardzo ciekawe propozycje książek lekturowe na stronie czytamsobie.pl znajdziecie. Odsyłam, z wielu już skorzystałam tytułów, także bardzo się cieszę, że miałam okazję się z Wami spotkać. Nie wiem, kiedy następne spotkanie ze mną. Bardzo dziękuję Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gdańsku Egmont za to, że mogłam się z Wami dzisiaj spotkać i podzielić się swoimi pomysłami i radością z czytania. Życzę Wam sukcesów, wielkiej frajdy z czytania i życzę Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Jeżeli będę miała taką szansę, z pewnością jeszcze się kiedyś z Wami spotkam w taki sposób, bo jest to dla mnie wielka, wielka przyjemność. Dziękuję, Aniu. Pozdrawiam serdecznie.